Miejski Dom Kultury 1 października zainaugurował nowy rok kulturalny połączony z Międzynarodowym Dniem Muzyki. Tradycyjnie na ten dzień przygotowano koncert. Tym razem na ostrowskiej scenie z recitalem wystąpił Andrzej Poniedzielski. Artysta znany szerokiej publiczności głównie ze sceny kabaretowej. Satyryk, poeta, autor tekstów, felietonista, autor sztuk teatralnych, kompozytor. Obecny na polskiej estradzie już od 40 lat. Już w technikum założył szkolny kabaret, a na pierwszym roku studiów napisał pierwsze wiersze. Ja w roku ubiegłym skończyłem 60 lat. Dziękuję za to brawo, ale większą ich część muszę przekazać na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Pomyślałem sobie tak, no jak ja przeżyłem 60 lat, to ja już będę żył i żył i żył i żył. No i tak ponad rok mi się sprawdza. Do angielskiego słowa memory, czyli pamięć, w okresie memopauzy. To się charakteryzuje tak zwaną pamięcią napadową, która przychodzi wtedy, kiedy jest do niczego niepotrzebna. Jak jest potrzebna, nie przychodzi. Także nie muszę. Papiery mam na to, że nie muszę pamiętać, ale czasem by się przydało. Zmierzam do tego, że o przebiegu tego spotkania Państwo wiecie dokładnie tyle, co ja. To znaczy, wszystko zależy od tego, co mi się przypomina. Wszystko mam na pilota, już naturalnie mam tylko cień. Wiara przenosi góry złota pod każdą bramą, kwesta na tlen, babcia nadzieja w papilota. Już nie poznaję, a mówi wiem. Babcia nadzieja, papilota. Już nie poznaję, a mówi wiem. Jest jedno, coś co miało wpływ na późniejszą twórczość, co mnie właściwie do twórczości zmobilizowało. Ja młodość spędziłem w Kielcach i mieszkałem blisko dworca PKS. I czasem dobiegały mnie zapowiedzi takiej dworcowej konferencjerki, pani, która zapowiadała autobusy. Któregoś dnia coś takiego doszło do mnie. Autobus pospieszny, relacji Kielce-Staszów. Planowy odjazd godzina 10:30. Nie odjedzie. To taka pauza, jakiej marzą magowie kina i teatru, bo to musi być wyliczone co do ułamka sekundy. Za długa jest niedobra i za krótka niedobra. Po tej perfekcyjnie wyliczonej pauzie dopowiedź konferencjerki. Bogu nie ma. To uważam, że słowo może być nośnikiem dramatu. Z tymi nagrodzonymi piosenkami jeszcze rok później zabrnąłem nawet do ówczesnej telewizji i tam chciałem dokonać nagrania jednej z piosenek. Za chwilę ta piosenka tutaj zabrzmi. Ale tam to były czasy, kiedy do łączności artysty z odbiorcą służyli ludzie. No, były specjalne komórki, tak to nazwijmy. Zwyczajnie cenzorzy byli. Wziął mnie taki pan na stronę i mówi tak, proszę pana, my to nagramy tę piosenkę, nawet ją wyemitujemy. Ja nawet wiedziałem, kiedy oni ją emitują. Ja nazywam to tak zwane pory wędkarskie. Ale to nie jest wtedy, kiedy wędkarz idzie na ryby. Wtedy, kiedy na glisty idzie. To dwie godziny wcześniej. Czyli taka droga pół do trzeciej. Do dziś takie piosenki tak się emituje, ale mówi tylko, wie pan, jest jeden warunek, że pan zaśpiewa tę piosenkę w towarzystwie osoby płci zdecydowanie przeciwnej. Dla mnie to wtedy, jak i szczęśliwie do dziś, oznaczało kobietę. Ale pytam, a czemuż to? Ach, czemuż? Wiem, jak pan zaśpiewa, chyba już można i spać.
Stowarzyszeniem Kobiety, no to przynajmniej wiadomo, o co chodzi. A jakbym sam zaśpiewał, mówię, o, proszę pana, to wtedy to by był hymn emigracji wewnętrznej. Do hymnu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzę na jutro, trzeba namarzyć. Tamtą kartkę z wczorajszej nocy trzeba zmiąć i położyć w koszu. I od nowa na nowy kartce pisać nowy niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Andrzej Poniedzielski pisał teksty m.in. dla Michała Bajora, Hainy Frąckowiak, Edyty Geppert, Anny Marii Jopek, Marli Rodowicz oraz Grzegorza Turnała. Patrzę sobie, myślę sobie, o, zdziwiony takim swoim dziś obliczem, myślę sobie, to jak ja już sobie myślę, to ja zrobię coś dla siebie, sobie zrobię, żeby tak nie październiczeć. I na przekór otumaną mgieruje się i wbrew temu, to całemu liszczatemu przedsięwzięciu, myślę sobie, to napiszę jako piosenkę i napiszę jako piosenkę o, o szczęściu i do pióra poprzez ramię, ale przecież obciemienie, które czasem zwie się deklem, spłynął taki oto refren. La la la, la la la, ta piosenka to piosenka chyba zła. Tą piosenkę, która mówi, jak się nie ma coś się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. Wiem, że powinienem to wyfrunąć, krzyknąć, cześć, Ostrów Mazowiecka, ale takie zachowania są możliwe w popie, właściwie w głębokim popie. Tam jest dużo pieniędzy i tam taka gwiazda popu, a jakiej my tu w ogóle gwieździe mówimy, kometa z postrzępionym ogonem. Tamtaka gwiazda to ma specjalne służby takie, jak ona przyjeżdża w godzinach porannych do danego miasta, gdzie ma wystąpić. Te służby jej donoszą, gdzie ona jest. Jak ona to zapamięta do wieczora, to może być bardzo przyjemnie. Ja mniej więcej wiem, gdzie jestem. Zresztą to taki wiek już, proszę Państwa, że naprawdę w tym wieku nie trzeba sobie za mocno, jakby, żeby osiągnąć pewien komfort, trzeba sobie obniżyć poprzeczkę wymagań. Po co to w tym wieku wiedzieć, jak jest zbudowany akcelerator neutronów, czy tam równie skomplikowany rozkład jazdy PKP. W tym wieku wystarczy wiedzieć, a tam która godzina, gdzie ja jestem. Orientacja w terenie w tym wieku daje nieporównanie więcej radości niż orientacja seksualna. To na pewno. Ja tak mniej więcej wiem, gdzie jestem. Ja tam jeszcze, jak do tej gwiazdy możemy wrócić, to tam jest teraz taki zwyczaj w miarę nowy, że ta gwiazda potem mówi tak, jak się bawicie. Ja wierzę w mój naród. Wierzę, że ona się kiedyś doczeka odpowiedzi, a co cię to obchodzi? Kiedyś tam włączyłem telewizor. Ja włączam bardzo oszczędnie telewizor, to znaczy albo fonię, albo wizję, ponieważ cała oferta telewizji polskiej jest ponad moje siły. Nie udźwignę tego. Nie wiem, czy już z fonii, czy z wizji dowiedziałem się, że to gender. Znaczy dowiedziałem, padło słowo, ale żebym ja coś tam wiedział na ten temat,
Do tej pory, szczerze powiedziawszy, nie wiem, o co tam chodzi za bardzo, ale jak to bywa w tego typu sytuacjach, w poszukiwaniu odpowiedzi bądź jakiegoś przybliżenia, zawędrowałem tam, skąd to przyszło. I tak zawędrowałem w obszar kultury amerykańskiej. To jest takie kłopotliwe sąsiedztwo dwóch słów. I tam znalazłem ikonę. Ikona nazywa się Elvis Presley. Nazywała, bo zdania są podzielone. I on miał taką charakterystyczną cechę, taką drgawicę lewej nogi. Ja czasem wieczorem mam to z lewą powieką. Wydawało mi się to dostatecznym podobieństwem, żeby nieco tendencyjnie przetłumaczyć jego piosenkę. W poszukiwaniu odpowiedzi na to gender. I wyszło mi coś takiego. Love me, gender, love me do. Miłości tak się pleć. Trochę pokochajmy się. Sprawdzimy potem płeć. Ty śpi. Ja iść muszę przez rozum, przez duszę, przez wieczną przyjezdność do twoich snów. Odjadę. Świat tu do nas nie przyjdzie i jak ci go rzucę do stóp. Odjeżdżam, gdy tęsknotę jak nowy papieros, a przecież szkodliwy jednak zdubiś. Odjeżdżam, czemu ja zaraz kogoś mieć muszę? Nie, nie. Mam pospiesznie szósta coś. Na zakończenie w imieniu wszystkich zebranych artyście za występ podziękowała Hanna Sasinowska.